Cześć wszystkim. Rozpoczynamy nowy sezon karpiowy. Zobaczymy, jaki będzie. Przyjechałem właśnie na godzinę przed szarówką. Mamy początek kwietnia. Nie udało się wcześniej przyjechać. No niestety, rok temu na początku, jak mówiłem, COVID wtedy wkraczał. Mówiłem, że będziemy się bronić. No ja się nie obroniłem. W pewien sposób przeszedłem go. Gorzej było z moją mamą, niestety zmarła i COVID mi ją zabrał. Tak, no niestety wiele istot ludzkich jeszcze umrze zapewne z tego tytułu. No nic, przyjechałem, pogoda jest w miarę fajna, choć dwa dni temu jeszcze były przymrozki. Bardziej przyjechałem chyba po to, żeby wypić kawę, posiedzieć, ale również żeby sprawdzić łódkę, bo miałem ją właśnie na serwisie i chciałbym podziękować jeszcze raz Błażejowi z firmy Laboat za naprawdę bardzo miłe, przyjemne, że mi pomógł, bo niestety miałem problem z echosondą. I chłopak naprawdę dużo musiał czasu poświęcić, żeby mi pomóc i jeszcze raz dzięki, Błażej. Zobaczymy, jak właśnie będzie ona chodzić teraz, pływać. Czas pokaże. No co, trzeba się rozwijać, bo tylko godzina i będzie ciemno, a trochę tych tobołków zawsze wozimy ze sobą. Zobaczymy, jak to będzie. Rano zapewne powiem dwa słowa, że raczej chyba nic nie było, ale kawkę wypiję w słonecznym dniu, bo jutro ma być słoneczko. Zobaczymy. Cześć. Nowa miejscówa. Zobaczymy, co da. Tak jak widzicie, wiaterek pasuje idealnie. Przypłynąłem pontonem na miejscóweczkę. Troszeczkę obawy ze względu na duży wiatr, ale nie ma problemu. Wędki zarzucone. W tym miejscu jeszcze nie wędkowałem. Ale widziałem kiedyś obok tutaj te największe karpie, które w życiu widziałem na tej wodzie, to właśnie były tutaj. Zobaczymy, może w końcu szczęście się uśmiechnie. Pokażę wam teraz panoramę. Ciągnie jeszcze potem za tym cyplem dalej. Tutaj taka zatoczka. Tu moje obozowisko. Właśnie się kawunia robi. Muszę zalać. Kawa to podstawa. Wiatr idealnie pasuje. I tutaj jezioro zatacza w drugą stronę, w drugi koniec. Ponton przygotowany. O Jezu kochany, coraz słabszy człowiek jest. Jedna rybka po wypadzie, jedna spinka, znaczy spinka, nie spinka, może tylko odjazd jechał, nie mogłem go zatrzymać i wjechał w jakieś zaczepy. O, może teraz będzie ciężko, bo odpoczął po nocy. Też była duża ryba zapewne, bo no, co 50 metrów nie możesz zatrzymać, no małe to nie może być. No i teraz fajny, przepiękny, pełnoustki 17500 grubas. Widać, jaka energia. O Boże kochany, spokojnie, zaraz pójdziesz do siebie. Do siebie pójdziesz. Piękny, śliczny. Naprawdę ubarwione to one są przepięknie. No chodź, pokaż się wszystkim. No, będzie ciężko, ale damy radę. Tak, będziesz współpracował? Będziesz współpracował. No dalej, chodź. Szkoda, że słoneczka nie ma. Daniel, mówiłeś, słońcu zrób. No ale nie mogę chmury odkryć. Fajny, piękny,
dzióbek, pokaż dziób. Szkoda, bo słoneczko by tutaj robotę zrobiło. No ale tak czy inaczej, ładna ryba. Cieszę, że pełnouska. W zeszłym roku żadnego pełnouskacza nie złowiłem. W tym roku pierwsza ryba. No i pełnouski 17500, więc jestem zadowolony. No to co? Płyniesz do siebie? Chodź tutaj. No tylko mnie już nie prysk. No co? Chodź. Chodź, diabełku. No już idziesz do siebie, idziesz. Jaki grubas, nie? Jest grubas taki, że... Dobra. Chodź, pokażemy. Pokażemy, dziubusia. Pokażemy. No już. Już płyniesz, już. Już torpeda płynie. Hop, siusiu. No i było fajnie. Super. Kończymy. Za dwa dni przyjazd na sypanko. Ale w inne miejsce. Bo się na wiaterek odwrócił. 22 lipca. Wyjazd na zawody wędkarskie Jezioro Wandzińskie. Spakowani. Przygotowani. Chętni, żeby podjąć rękawice. Jechać, no i najlepiej wygrać tą pisemkę. Po to jedziemy. Tak jest. Oby było wszystko. Nie wiem, widać, nie widać. To my! Piona, jedziemy. Tak jest. Przybyliśmy na miejsce. Wymarkerowaliśmy. Zanęciliśmy. No i jest godzina 13. Czyli za 2 godziny się rozpoczynają zawody. Teraz będzie chwila ciszy, a potem będziemy walczyć. Wylosowaliśmy stanowisko numer 5, czyli jest to tak, można powiedzieć, po środku jeziorka. Szóstki nie będzie. Wiatr już widzę, że zmienia się. Wiał z prawej, teraz zaczyna lekko z lewej. Widocznie się kręci, choć to jest jeziorko w lesie, to aż chyba takiego dużego znaczenia nie będzie miało. No zobaczymy, pogoda na razie dopisuje, mają przyjść upały. Nęcąc już jakieś ryby wchodziły w łowisko, bo na echosondzie piszczało, więc jakieś ryby się pojawiały, tylko nie wiadomo jeszcze jakie. No czas pokaże. Będziemy się łączyć, miejmy nadzieję, że te 3 ryby złowimy, a potem będziemy coś donęcać. Dno jest praktycznie tutaj równe, 2 metry, 1,90 m, 1,80 m. Dużo takiego zielska zgniłego jest. Jest to taka, jak gdyby, nie wiem, po liściach, po tym podejrzewam, że z drzew wokół jesienią jak spadają, to potem to gnije. No co, na tą chwilę mamy chwilę odpoczynku. Zaraz tutaj emerytowi momencik. Pójdź ty, emerycie, żebyś na tej emeryturze jak najdłużej żył i żebyśmy na rybach jako pierwszy żebyśmy na rybach tego. To taki skromny prezencik dla ciebie. Dziękuję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej jesteśmy już zadowoleni z czego? Wokół las. Spokój, cisza. No, co tutaj dużo mówić? No. To jest najważniejsze, to jest nagroda dla nas, no ale na pewno chcemy powalczyć i jeżeli się uda, to wygrać. Czas pokaże, ale każdy przyjechał tutaj, żeby. Słuchajcie, jeszcze spróbujemy. Dobra. Będzie wytrobiony, bo to. No, niestety, chłopak jest. Waleczny. Chyba tak matka kręci, nie ruszaj obrazem. Słuchajcie, jedno zrobimy jeszcze z lampą, bo słońce tutaj daje. Chcecie jeszcze, który złowił z samą rybką? O, nie, czekaj, zrobimy jak puszczają, to czekaj. No. Darko, weź moją stronę troszeczkę. O tak, żeby ja cię widziała tutaj trochę.
poszedł do kolegów. Może jeszcze do was przyjdzie, słuchajcie. Przepraszam. Jest bardzo dobrze, tylko wejdę wam w kamerkę. Podejście drugie. Dobra. Druga rybka. No, podbierz sobie kamerę. Ja może wezmę cię, bo mogę trochę podejść. Słuchajcie, bo ta kamera bez sensu, bo ona moje plecy kręci. Poczekajcie, ja spróbuję pana tutaj trochę zrobić. Ja pomogę. Pani tam nagrywa. No, nagrywajcie gdzieś tak, żeby coś mieli. Dlatego. Dobrze, będzie właśnie mogło się... A ty chcesz tak zrobić? Podnieście trochę głowę, bo tak wam twarzy nie widać, wam daszki od czapek, wiecie? Zakrywają. No Doreczko, coś chcesz powiedzieć? Mów. Jo. Cieszymy się bardzo. My też. Z drugiej zdobyczy. Piękny, piękny. Super, dobra. I jeszcze jedno zrobię z samą rybką. Dobra. Okej. Zrób sobie tutaj. Tak. A jakby tak do No dobra, ty Darek mów, co masz do powiedzenia. Co mam do powiedzenia? Chodź tu na słońce bardziej. Tak jak powiedziałeś. Miejmy nadzieję, że wiesz. Zakończymy przynajmniej na pudle, nie? No przed nami nocka jeszcze, przed nie? Przed nami nocka, dzieje się coś. A wiesz, że ostatnia nocka to jest, może być nocka cudów. Tak jak widzisz, trzy strzały były od razu, więc co, rybki wiesz, przyszły do nas. No co, ładne, fajne, silne, pięknie ubarwione, naprawdę. Uspokoiłem się. Okej. No dawaj, podnoś. Wydaje mi się, że... Aha, chcesz go? Nie, podnosimy go od razu do wody już. Tak? Tak. No pokaż jeszcze, bo ładnie umaszczona jest, ja ją sobie tu skręcę. Długa jest przede wszystkim, nie wydłużona, czyli... Kształt ma piękny. No. Dziękuję, mówi już. Jestem do wody. Dokładnie, no to dobra, to puszczamy. Ale mamy, Darek, w woreczku jeszcze jedną ważymy, rozumiem, tak? Tak? Jeszcze tą większą, bonusik tak zwany. Czyli jesteście w grze i ostatnia nocka, ta zobaczymy, co przyniesie. Tak, no fajnie, super. Dobra. Dwa, trzy. A ja cię chrzczę, bo jesteś pierwszy raz na zawodach. Gratulacje. Super. Brawo, brawo, brawo. Ale. Adam, Tom. Pokój, pokój. I kamera. I ten, i poczekaj chwilę, może słońce wyjdzie, będzie lepsze światło też do kamery. No ja już nagrywam, nie? Tak? Oczywiście. Ja już nagrywam tam Daniel, co prawda. Ale z drugiej strony ręka lewa. Od drugiej strony, od drugiej strony płetwy. Od drugiej strony płetwy ręka. No tak, ale... No, 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 przekładaj, przekładaj. No, 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 no. Dobrze kombinujesz. Pójdź mi w oczy. Jeszcze? Przełóż łapę, nie bój się. O, dobra jest. Popatrzeć, popatrzeć tu, proszę. No co, Darek, miała być nastka i jest nastka. No nie siedemnastka. Ale jedenastka. A prawie dwunastka, ale... Śliczna jest. Ale jest, tak. Nie, super, nie? Popatrzcie się jeszcze tu raz, proszę. Dobra. I co, puszczamy panowie, tak? Oczywiście, jak zawsze. No bo czekaj, jacy grzeczni są, widzisz? Zawsze. No to do roboty, pany. Pozapinajcie tam z drugiej strony ogon, ogona, żeby nie wyjechała na glebę. O tak. Na wodę. I jedziemy. Myślę, że to jest dobrze. Myślę z tego, że odwiedzi nas jeszcze następnym razem. O, no my z Darkiem mieliśmy tak, że nas odwiedziła nad ranem ta sama, prawda, na zawodach. Tylko, kilogram cięższa. Kilogram cięższa była. Dosłownie. Kilka godzin i miała kilogram więcej, a była... Chipowana ryba. Chipowana, nie? Więc dlatego wiadomo było, że to jest ta sama ryba, nie? Żeśmy się śmiali, że pojechała, pożarła Donalda i wróciła z powrotem, nie? Na wagę. Ale sobie pójdzie. Dobra, no dobra. No dobra, elegancko. Fajnie. Jakieś brawa, towarzystwo, halo. No, no. Dzień dobry, ryba daleko. Zestaw skacze jak należy. A ten Rainer nie pomaga? Zostaw, daj spokój, Piotr sobie poradzi, spokojnie. Nie ma przy czym pomagać, to nie jest duża ryba. Dobrze. Myślę, że tutaj rozstawimy. Teraz się może przydać Team Runner. Nie Team Runner, tylko partner, sorry. Pełno łuska. Nie było ryb na echosondzie? Nie.
Nie było. A jedzie? Jedzie. Idę po kaloszki. Słoneczko nawet ci pokazało. A to po. Pierwsza rybka wyprawy 8 kg. A zgrabny taki karpiczek. No chodź, pokaż się. Malutki. Rybuńka. Ładnie te łuski. Ma, idą ładnie wzdłuż linii, nie? Bardzo fajnie. Bardzo ładnie wybarwione. Wybarwione, ładnie. Dziękujemy ci. Branie 8:30. Cieszy to. Jest. Tym bardziej, że rybki w tym roku nie chcę brać. Taka pierwsza rybka, czyli już coś się zaczyna dziać. Miejmy nadzieję, że... A, idzie teraz tu. Super. Przejdę żyłki. O, jest. Pokażę się już. Ale tu jest muł. Jest. Fajne łuski. Fajne łuski. Po tej stronie, nie? Chodź też po tej stronie. Tak, ja to już tu stoję, to ja już tu nie będę... Ja tu bliżej nie podejdę. Zobacz, ja dalej nie zamknę. Tak, ja wiem. No to tylko już podbiera to. Pełno łuski. Jest. Pełno łuskaczy. Czekali, czekali, aż się doczekali. Godzina 12. Pewno łuski. Długo czekaliśmy na tą rybę. Znaczy ja czekałem, bo jeżdżę. Tutaj Waldek ze mną dzisiaj przyjechał. Szczęście przyniósł. Ładna. O, o. W bardzo brzydką pogodę. Barometr spadł ile nam? 12, 13. 13 kresek, nie? Bardzo mocno poleciało. Ale jest śliczniutki. Fajny naprawdę. Ładny karpik pełnołuski. W tym roku drugi pełnołuskacz. W zeszłym roku żadnego nie było. Ta jest 12, było 17,5 w tym roku. Fajnie. Och, ty pokaż ty. Co masz tutaj? Haczyczek masz tutaj wbity. Okej. Okay. No to co, pokazuję cię jeszcze raz i będziesz płynął do siebie. Chodź ty nasz lucyferku, piękniutki. Oj, oj, oj. No, startujesz? No to płyń. Poszedł. Pięknie, gratki do reczko. Dziękuję ślicznie. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś złowimy. Widzieliśmy go dzisiaj na echosondzie. Co nas troszeczkę pokrzepiło, bo wczoraj nic nie było widać. No ale to tak jest z tymi rybami. One zaglądają na filkę, dziubną coś i gdzieś z boku stają. Dobra. Ryba po nocy. 12:24 godzina. Jedną rybę 2 lata temu z Waldkiem, którym obecnie jestem na rybach, złapałem w nocy. Przez te 2 lata w nocy nie złowiłem ryby. A tu branie. Rybka 7 kg, piłeczka taka. Nie za duża. Oj, oj, oj. Pokaż się, pokaż się. No, kochaniutki. Żwawy, bo w worku był, to już będziesz wypuszczony. Zobacz, nie mogę go złapać. No już, już. Uspokój się. Nieduża piłeczka. Ale cieszą, że takie właśnie mniejsze rybki są. To jeszcze wiemy, że
nie wszystkie zostały wyłapane przez złych ludzi. Tak to nazwijmy. Gdzie będziesz płynął? W którą stronę? W lewą. W lewą. O, teraz w prawą. Z wiatrem. Teraz od razu weźmiemy drugą rybkę. Bobra nie było, wyciągnąłem rybę. Zaczynam szykować zestaw, a tu na drugie jedzie. Mówię, Boże, co się dzieje? Dzieje się to, że w nocy przyszedł bardzo silny wiatr z zachodu. Barometr, który spadał, stanął i ruszył do góry delikatnie. Prawdopodobieństwo to, że te ryby pobudziło. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zobaczymy. Idę po drugą rybkę i zobaczymy. Wyłączone, tak? To jest ta druga rybka, o której mówiłem. 11 kilo w tym roku. No niestety nie są takie duże jak w zeszłym roku. Ale cieszy to, że trzecia ryba na jednej zasiadce. Te ryby widać było już wcześniej. No ale trzeba jeszcze mieć szczęście, jeżeli się przyjedzie na jedną dobę, żeby akurat ta rybka pobierała. No teraz też szczęścia trochę jest, no trzy, choć pogoda, mówię, no barometr bardzo niestabilny. No ale coś się połowiło. Trzy ryby, nie największe, ale są, cieszą. To jest jednak było, nie było woda PZW i nie mamy co wymagać, że tylko będziemy łowić jakieś 20-30 kg ryby. No i teraz to, co najbardziej nie lubię, jak są żwawiutkie, no przecież pójdziesz do siebie. Już, chwileczkę. Pokaż się tylko tutaj, żebyśmy cię widzieli, ładny jesteś. Który by był nieładny? Tak, fajny, grzeczny, grzeczna ryba. To cię od razu weźmiemy, wypuścimy, jak ty taki grzeczny jesteś, chłopak. Chodź, 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 chodź. Już, dobrze, 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 dobrze. No już, chodź, z tym workiem pójdziesz. Będzie ci łatwiej. Tutaj. O, już się zapadam. A ty już idziesz, bo i tak byłeś w nocy za długo. Ja w worku nie lubię was trzymać, ale no nie ma wyboru. No. Idziesz, 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 no idziesz, idziesz. O, stoi. Pięknie to wygląda. W tym słoneczku delikatnym, choć my mamy zawsze tutaj cień, bo miejsce jest takie, jakie jest. Pozostało jeszcze 6 godzin wędkowania. 7 może. Zobaczymy, to są te godziny, w których teoretycznie zawsze łapałem. Wierzę, że jest na pewno duża ryba też. Nie ma opcji, żeby nie było. Tylko trzeba mieć trochę szczęścia. Zobaczymy. Czekamy. Cały czas chciałbym, żeby kolega złapał. No bo co, no, największe szczęście to jest właśnie, jak się kogoś zaprosi, ktoś przyjedzie i on złowi tą rybę. I cały czas czekam i będzie ta, o tak czuję, że złowi po prostu większą kabana, tak mu życzę. I niech tak będzie. A teraz to sprzątamy, myjemy trochę, suszymy. Cześć. Ostatni mój przyjazd w tym roku na wodę PZW. Mamy praktycznie już listopad. Zimno, cimno, jak to mówią. Tak jak widzicie, suchość trzcin, mnóstwo liści. Wczoraj przyjechałem. O 19 zarzuciłem wędki, ciemno. Do dzisiaj praktycznie przed włączeniem kamery miałem jednego pika, pierwszy pik. No fajnie, no dobre i to. Naby zrybił i rak ryba, jak to mówią. Jakby tu powiedzieć, ten rok bardzo słaby. Choć bywały i gorsze nawet, bo niestety, no muszę się przyznać, różnie to bywało. W tym roku 5 ryb, czyli nie za dużo. Powiem, mało nawet, ale no niestety jeździmy i szukamy tych dużych ryb, bynajmniej ja tak wędkuję, staram się to robić w ten sposób. Nie chodzi, nie idę na ilość, tylko idę na wielkość, choć w tym roku niestety 17,5 kg największa ryba, czyli w porównaniu do poprzedniego roku słaby rok. Słaby, no nie tylko w moim wydaniu, bo to co wiem, koledzy, którzy wędkują tutaj na tej wodzie, również mają słabe wyniki, bo nawet jeszcze można powiedzieć poniżej, bo po dwie rybki, to małe, nieduże, z tego co rozmawiałem, więc
słaby rok na tej wodzie i nie tylko na tej, bo rozmawiając z innymi również słabe wyniki mieli. Zapewne są ludzie, którzy naprawdę połowili w tym roku i gratuluję im to, ale niestety tutaj jest słabiutko. Co by tu jeszcze powiedzieć o tym roku? Zleciał bardzo szybko. Szybciej, im starszy, tym szybciej leci ten czas. No paradoksalnie, ale tak to wygląda. No zobaczymy. Dzisiaj mam cały jeszcze dzień. Mamy godzinę 11. Jeszcze parę godzin zostało. Noc i jutro jeszcze powalczę cały dzień. Jest to ostatni wyjazd, więc wiadomo jak to wygląda. Prawdopodobnie jeszcze pojadę, jak dobrze pójdzie w przyszłym tygodniu, na komercję. Na jedną dobę. Zawsze rozpoczynałem sezon. W tym roku niestety no, nie udało się rozpocząć sezonu na komercji. Ale może się uda zakończyć. Może z rybą, może nie. To już jest nieistotne. Ale będę chciał się przejechać jeszcze. No zobaczymy. Czas pokaże. Choć może akurat jeszcze pokażę jakąś rybkę. No, na to liczę, choć no niestety jeździło się ostatnie 3 tygodnie. Trzy, cztery tygodnie. Praktycznie rzecz biorąc bez ryby. Ostatnią rybę złowiłem we wrześniu, koniec września, coś takiego, 3 rybki, które były, które zobaczycie w materiale. No nic. Jakby co, to do zobaczenia w przyszłym roku. Hejka. Czyżbym się doczekał? Tyle czasu czekać na ryby. Jeszcze trzeba ją wyciągnąć. Powiem wam, że wydaje mi się, że jest duża. Bo przy dnie stoi. Jedenasta 35. Bodajże o 11 rozmawialiśmy. Że mówiłem, że piczek był. Oj, przy dnie jest cały czas. I to jest właśnie piękne. Czekacie długo. Nie zawsze te warunki atmosferyczne pozwalają te ryby na tak dużych zbiornikach łowić. Byśmy musieli stale zmieniać miejsca, kombinować. Byśmy musieli być na emeryturze. Mieć wolnego czasu, żebyśmy mogli w ten sposób postępować. No niestety jesteśmy ograniczeni czasowo. I dlatego taka ryba to cieszy właśnie jak najwięcej. To są ryby, które naprawdę wypracowujemy, nie jedziemy, że tak powiem, za rzucami z marszu nie łowimy. Cały czas przy dnie sobie chodzi. Miłe byłoby to zakończenie sezonu, wyciągnąć rybkę. Zobaczymy. O, odjeżdża. Cały czas przy dnie, cały czas sobie chodzi. Spokojny, pewny siebie. One już tej siły nie mają, bo woda już ma niecałe 10 stopni, więc już jest wiadomo, wychłodzona. Te rybki troszeczkę już
inaczej walczą. A jeszcze do Daniela dzwoniłem, mówię: Daniel, kończę sezon. Daniel mówi: da raz. A zimno? Ja mówię: no w końcu to jesień, no jest zimno. Mówi: a ty masz tą brulkę odkrytą? Mówię: tak, mówi, ty to jednak jesteś, mówi. Muszę podbieraczek sobie uszykować. Tutaj tak spokojnie cały czas przy mnie się trzyma tego dna. Powinna być duża sztuka. Co jest jeszcze piękne w takich późnojesiennych wędkowań? Nikogo nie ma nad wodą. To jest przepiękne po prostu. Jak widzicie, mały nie jest. Powiem tak, ładne. A ile ma? Zobaczymy. Tak czy inaczej, zważeniu, cieszy bardzo. 16,5 kilo. Idę po matę i zobaczymy. No liczyłem, że więcej będzie, ale cieszmy się z tego, co mamy. To jest naprawdę śliczna ryba. Widzieliście, jak ładnie. O, grubiutka, wypasiona.
Już ją obracam. Pokażemy się. No tak, tak, tak. Ojeju, jeju. Zobaczcie sami. Naprawdę fajny wojownik. Superancki. A, śliczny. Kochaniutki. Oj. Pokaż jeszcze tak. No chyba jednak za tydzień jeszcze przyjadę. W takim układzie. Zobaczmy jeszcze. Czy rybka była kiedyś wcześniej kuta? Powiem tak, nie widać żadnych blizn, niczego. Nie wiem, może nie była kuta. Co, płyniesz do siebie? Zbliżymy troszeczkę kamerę. Jedziemy na rybkę. Popatrzcie, fajnie wygląda. Tutaj ma bardzo fajne łuski. Charakterystyczne. Okej. To bierzemy i puszczamy ją. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że w miarę poprawnie. Nie ma nic ładniejszego jak wypuszczanie tych ryb. No dalej, chodź. I tyle nam pokazał. No niestety, nie udała się sztuka. Jeszcze mi się wody nalało. Dobra, kończę, bo się muszę suszyć. Co to się dzieje? Drugie branie. Ojejku. Nie idzie zatrzymać, patrzcie. Żebyście nie mówili. Cały czas jedzie. Najgorsze, że tutaj jest szóstka haczyk. Nie idzie zatrzymać. Ojej. Stanął. Oj, idzie na bok. Popatrzcie. No nic nie mogę zrobić. Na razie tylko czekać. Duża rybka, naprawdę. Niestety musimy troszeczkę siłowo, bo nie wydolimy.
Najgorsze, że idzie pod burtę. A tam jest tona zielska. Właśnie doszedł do tego zielska. Stary cwaniak. Już idzie po zielu. Nie wyjmę go. Wątpliwa sprawa. Też nic. Ale to nie jest ta dwudziecha, co bym chciał. Co roku się łowi dwudziestki, a teraz chyba nie będzie. Ale zobaczymy. O Jezu. Następna rybka, tak jak widzieliście. 15-300. Super. Łuseczki ma przechodzące. Zaraz wam pokażę. Już myślałem, że go nie wyciągnę. Poszedł całkowicie w zielsko. Mały haczyk, ale dobrze trzymał hak. No udało się. Fajna ryba. Skończyłem się. A szybko trzeba teraz wywieźć. Za chwilę, za godzinę będzie ciemno. Piękne ma te łuski przechodzące. Całkowicie co innego. Nadrabiamy zaległości. Nie, kochane? Super rybka. Superancko. Bardzo się cieszę. Jeszcze zobaczymy, jak tu byłeś kuty. Też nic nie widać. Żeby go widzieć.
Już teraz nie będziemy się z nim bawić, tylko niech płynie. O! No, nie wiem, czy coś widać. Chyba widać. I tak wygląda szczęśliwy człowiek. Super. Wywożę. Noc przede mną. Jeszcze jutro jest dzień. No może mi się uda. Mam 7. Czyli może ten 8 będzie tą 20. Zobaczymy. Nara. Hejka, nocka minęła bez pika, wczorajsze 2 ryby, zobaczymy co będzie dzisiaj. 20 minut temu widziałem jak się przewinął karp w łowisku, czyli coś tam jest jeszcze, więc fajnie. Słoneczko teraz wychodzi, było pochmurno cały czas, w nocy bardzo silny wiatr. Akurat no nie taki jak powinien być, ale już nie będę narzekał. Co by tu jeszcze powiedzieć? Miała to być ostatnia moja zasiadka, no ale dzisiaj dostałem potwierdzenie od kierowniczki, że mi plan troszeczkę zmieniła i jeszcze na 2 dni przyjadę na te rybki na zakończenie, ale to już na pewno będzie za tydzień i to będzie już ostatnia zasiadka. Choć ta by była fajna, bo by była, że tak powiem, zakończona z przytupem, jak to się mówi. O 2 ryby. Może i będzie hat-trick, zobaczymy, bo jednak rybę widziałem, więc coś tam pływa jeszcze. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak jak widzicie, takie mam warunki. Zawsze śpię przy otwartym broli, czy to jest listopad, czy to jest przykładowo czerwiec. Lubię widzieć, lubię słyszeć, co się dzieje nad wodą. Tak to wygląda. Niektórzy się dziwią. Daniel mówi, Darek, jak ty możesz w otwartym broli spać? Ja no mogę. Jestem tak przyzwyczajony, nauczony, że ja po prostu muszę słyszeć, co się dzieje wokół mnie. Trochę burdela, jak to zwykle nad wodą jest. Okej, idę przestawić kamerę. I widzicie? Drugie przewinięcie. W tym momencie zauważyłem drugie przewinięcie. Idę ustawić kamerę. Miejmy nadzieję, że weźmie drugie przewinięcie. Fajnie, idę. No to hej, przyjechaliśmy na to zakończenie sezonu. Tak jak ostatnio mówiłem, miał być koniec, ale jeszcze udało się załatwić 2 dni wolnego, więc przyjechaliśmy. No niestety aura, pogoda fatalna. Pada, w tej chwili leciutko przestało. Siedzimy pod parasolem, tak jak widzicie. Ale wali uklejka tam, nie za tym. Uklejka wali, tak. No. Nic więcej nie wali. No zobaczymy. Wiatr ze wschodu, barometr do niczego. Deszczowo, czyli tak jak mieliśmy cały rok, tak jest na zakończenie. Rozpoczynaliśmy w tym miejscu i kończymy. To też jest, że tak powiem, fajnie. No zobaczymy, no nie liczymy na dużo, ale przyjechaliśmy. Siedzimy i z tego się cieszymy. Zobaczymy, co to będzie w przyszłym roku. Ten rok niestety już się kończy. Zleciał bardzo szybko, tak jak mówiliśmy. No co tu by jeszcze powiedzieć? Będzie na pewno do wiosny się ciągło, bo co, mamy listopad, grudzień, styczeń, w lutym będą targi. Mam nadzieję, że odwiedzę kolegów w Poznaniu. Przywitam się, porozmawiamy, że te targi dojdą do skutku. No i co, w marcu rozpoczęcie będzie sezonu prawdopodobnie na Koninie. Jeżeli oczywiście zdrowie pozwoli, bo aurę no to jaka będzie, to się pojedzie. Byle nie było minus 15 w marcu. No i co, wypijemy pod ten, że tak powiem... Było na rozpoczęcie i na zakończenie będzie, nie? Na zakończenie. Tak jest. Za te rybki. Za te rybki. Wpływają. I co, jeżeli się nie połączymy z wami, no to do przyszłego roku. No bo co innego. Chyba, że coś weźmie. Zobaczymy. Trzymajcie się. Hejko. Pozdrowienia. Idziemy.